1,5 miliona terminali płatniczych. Tyle urządzeń jest w tej chwili na polskim rynku i obsługują go polscy operatorzy płatności. To bardzo dużo. Rynek jest praktycznie nasycony. Co to oznacza dla konsumentów, dla przedsiębiorców, którzy potrzebują terminali płatniczych oraz dla ich operatorów? Przede wszystkim oznacza dalszą ewolucję rynku i walkę o klienta. W jaki sposób dzisiaj adresujemy potrzeby przedsiębiorców, jak i konsumentów? Można zauważyć przede wszystkim ewolucję produktową, więc tradycyjne terminale płatnicze zamieniają się w smart POSy. Smart POSy to terminale oparte o technologię Android, w której płatność jest tylko jednym z elementów. Są tam różne usługi dodatkowe. Przez terminal smart POS można na przykład zaciągnąć kredyt, można zamówić kuriera, czy też sprzedać los na loterii. Ponadto coraz bardziej popularne na rynku są terminale soft POS, czyli są to aplikacje w telefonach. Ponad 4000 takich aplikacji możemy już w tej chwili spotkać na rynku. Bardzo wygodne i dostosowane do pewnego rodzaju usług i towarów, ułatwiają życie przedsiębiorcom i konsumentom. Nie tylko terminale, ale również obsługa płatności, kredytowanie, usługi kurierskie i usługi dodatkowe to jest to, czym dzisiaj operatorzy płatności walczą o rynek i walczą o klienta. Ponadto możemy mówić o ewolucji wertykalnej, to znaczy ewolucji w kierunku e-commerce'u. Tradycyjni operatorzy płatności, którzy dzisiaj oferują płatności w sklepach stacjonarnych, są zainteresowani obsługą również płatności w internecie. Stąd też na rynku obserwujemy coraz większą konkurencję na rynku digitalowym i oferowanie bramek płatniczych dla klientów, którzy oferują sprzedaż usług i towarów w internecie.